Dominika Brzoza Piprek, witam Państwa w ten piękny poniedziałkowy wieczór i mam nadzieję, że na Państwa twarzach jest uśmiech. A jeżeli nie, to proszę Państwa, abyście koniecznie się uśmiechnęli, nawet jeżeli uważacie, że nie ma powodów do tego, by się uśmiechać. Uśmiech na twarzy od razu wywołuje pozytywne reakcje w głowie, tak więc. Uśmiech i program zaczynamy. A dziś w programie o przepięknych fotografiach, o uczniach gliwickich, którzy właśnie są w trasie nad morze, w szczytnym celu, i wiele, wiele innych tematów, które specjalnie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ale zaczniemy od zaproszenia na wspaniałą wystawę, którą już od piątku można podziwiać w Sosnowcu. Moim i Państwa gościem jest Pan Arkadiusz Ławrywianiec. Witam serdecznie, autor tych pięknych fotografii. Panie Arkadiuszu, o czym opowiada wystawa? Wystawa pokazuje osobę, osobę rabina Jehoszuły Elisa. To jest rabin, który jest przypisany do katowickiej gminy wyznaniowej żydowskiej. Mieszkał w latach 2010-2015 w Katowicach i wtedy był tutaj bardzo czynny. Obecnie mieszka w Warszawie, ale w tym czasie, o którym wspomniałem, w tych pięciu latach, bardzo wykonywał wiele różnych czynności, które rabinowi należy wykonywać, i uczestniczyłem w tych czynnościach, i mogłem obserwować, i mogłem dokumentować to, co się działo. A dlaczego akurat on? Ten cykl zdjęć to jest części dużej, dużej całości, dużego dokumentu o społeczności żydowskiej, który właśnie od 2010 roku wykonuję i kontynuuję go dalej. Ale gdy teraz dostałem propozycję do zorganizowania wystawy w galerii Wysoka w Sosnowcu prowadzonej przez Ewę Jerzego Hrabków, ze względu na przestrzeń w tej galerii stwierdziłem, że całego cyklu tam nie zmieszczę. I przyszło mi do głowy, że mogę wybrać kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć, które bardzo dobrze prezentują mój cykl, ale w pewnym takim wybranym fragmencie. A ponieważ od samego początku fotografowania społeczności żydowskiej. Rabin Joshua Ellis jest taką moją osią narracyjną, więc pomyślałem, że pokażę go w bardzo różnych sytuacjach życiowych, zarówno tych takich przez pryzmat sakrum postrzeganych, jak i tych, które są z zwyczajnym życiem codziennym. Jakie to są sytuacje? Co możemy zobaczyć na tych zdjęciach? I tak jak w tym materiale zapowiadającym było pokazane, mogliśmy zobaczyć coś, co, czego już praktycznie nie spotyka się nawet wśród społeczności żydowskiej, na przykład koszerowanie garnków, nowych garnków, które zostały na polecenie rabina kupione do kuchni przy gminie wyznaniowej żydowskiej i żeby z nich w nich gotować koszerne potrawy, to należało je wykoszerować, a więc należało pójść nad zbiornik wody, zanurzyć je. Rabin odmówił specjalne modlitwy, po czym po oczyszczeniu tych, tych garnków już można było gotować w nich koszerne potrawy. Ale też na wystawie mam rabina z, z rodziną. Mam rabina, który na przykład przygotowuje. Pomieszczenia gminy to Święta Pesach, czyli w Polsce my to znamy jako Wielkanoc, Święta Pasji, a znamy w, i w Kościele katolickim wśród chrześcijan jest to jako Wielkanoc. Każda taka, każde takie spotkanie z człowiekiem czegoś uczy. Czego Pana nauczyło spotkanie właśnie z rabinem? Nauczyło mnie tego, że jest on osobą bardzo otwartą na świat i. i... Tak jak w Polsce czasami można spotkać wśród społeczności żydowskiej pewnego rodzaju zamknięcie na, na sytuacje zewnętrzne, wynika to troszkę z, z chęci tego, aby pozostać anonimowym. Takiego przypadku, myślę, że też jego pochodzenie amerykańskie powoduje, że on jest bardzo otwartą osobą. On jest Żydem i nie kryje tego, że jest Żydem, I, i po prostu jest całkowicie otwarty. Nawet mu zadawałem kiedyś pytanie, czy chodząc ze wszystkimi atrybutami żydowskimi po ulicy no, bardzo proste, broda, kipa czy spotkał się z tym, że ktoś mu wytykał, że właśnie jest Żydem? Powiedział, że nie, że wręcz przeciwnie bardzo tu na Śląsku, w Katowicach, bardzo przyjazne przyjęcie miał. E to jest fragment tylko dużego projektu. Co jeszcze w przyszłości będzie można zobaczyć? Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wystawę o tej społeczności w, w szerokim wymiarze. Mhm. Na razie wspólnie z kuratorką tej wystawy, Beatą Mędrek, wybraliśmy ten, ten fragment, ale tak jak powiedziałem, potrzebowałbym olbrzymiej Przestrzeni, żeby pokazać całość zdjęć, które przez, już przez 13 lat, mogę powiedzieć, wykonałem wśród społeczności żydowskiej. Ale jeszcze są jeszcze momenty, które chce pan sfotografować? Tak. Do niektórych momentów, które już sfotografowałem, chciałbym wrócić, ale w kulturze, w tradycji, w religii judaistycznej jest tyle momentów jeszcze przeze mnie niedostrzeżonych i niesfotografowanych, że bardzo bym chciał, żeby mi się to udało. Te wystawę można podziwiać y, gdzie dokładnie? To jest wystawę, tę wystawę można zobaczyć w galerii Wysoka w Sosnowcu przy ulicy Wysokiej 9a. To jest galeria prowadzona przez Ewę i Jerzego Chrabków. I można ją podziwiać do końca lipca. Do 27 lipca, ale jest taki plan. Na razie jeszcze mało oficjalne, ale myślę, że mogę to powiedzieć, żeby to o tydzień przedłużyć, ponieważ na początku sierpnia są obchody związane z Gettem w Sosnowcu i, i bardzo chcemy przedłużyć, żeby gości, którzy przyjadą, żeby mogli zobaczyć tą wystawę. Bardzo serdecznie panu dziękuję za.